Różne fazy miałem i mam do tej pory, wiesz, z jednej strony motywacja, z drugiej strony mnie to bardzo, tak mogę powiedzieć, wkurza, tak, że ja po prostu jak czytam jakieś wiadomości, czy kontaktuję się z rodziną, czy z przyjaciółmi, oczywiście oni też starają się za dużo mi nie mówić jakichś rzeczy, natomiast no po prostu już różne takie emocje przychodzę na tym etapie. Natomiast tak jak powiedziałeś, to jest też możliwość o tym powiedzieć. I ja nie jestem wybitnym tam na razie pięściarzem i tam, czy tam osobą, ale jak do tego dążyć, żeby jakieś twoje słowo coś ważyło, tak na przykład jak teraz Aleksander Usyk może wyjść i powiedzieć, że trzeba wspierać Ukrainę, rzeczywiście idzie wojna, bo nie do końca ludzie myślą, że to jest wojna, tak? Oni nazywają to taką specjalną operacją i na tym jakby na tym temacie jadą. Natomiast ludzie giną, umierają i to jest straszne. Na tym trzeba głośno mówić, starać się jakby nie zapominać o tym, żeby to nie przeszło w taką fazę rutynną i żeby to trwało i trwało tam. Także to jest strasznie i trzeba to natychmiast skończyć. I każdy z nas na różnych etapach swoich możliwości to robi, tak? No, także tutaj oczywiście ja będę wychodził pod dwoma flagami, już mam nawet strój Polska-Ukraina, bo to razem okazało się, że jak wcześniej tam mówili, że Polska tam z Ukrainą, natomiast teraz to wszystko pokazane, że my jesteśmy rzeczywiście brat i siostra, nie? Także mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nie jestem politykiem, tak, rzeczywiście, ale to, co obserwujemy, to, co oglądamy, to może i naprawdę zaciągnąć się w taką rutynę i najstraszniejsze, co może być, to teraz ta zima, która rzeczywiście się zbliża i nie wiadomo, jak będzie z tym ogrzewaniem i tak dalej. To jest niebezpieczne i martwimy się bardziej oczywiście o tych ludzi, którzy tam zostali, przede wszystkim starsi ludzie, tak, którzy nie mogą wyjechać i jakby tak nie zostawią swojego domu i bo tak naprawdę sami żołnierze mówią, żeby ludzie cywilni wyjeżdżali, tak, po prostu jakby z tych gorących jakby miejsc, żeby wyjeżdżali, żeby zwolnili, bo Rosjanie normalnie walą po cywilach, po domach, rujnują to, wiesz, mówią, że oni biją po żołnierzach, ale to nie jest tak. Normalnie cywilnych już domy, wszystko, także jest bardzo niebezpiecznie i tak jak mówisz, no nie wiadomo, kiedy to się skończy. Mówili wcześniej, że to w ciągu 3 dni, jak mówili, że oni wezmą Kijów i będzie wszystko tam szybko. Nie tak łatwo i bronią ten kraj. Miejmy nadzieję, że jak widzimy z pomocą całego świata, po prostu zwyciężymy tego wroga i tyle. No tak naprawdę kontaktuję się też z jego sztabem, który tam z którym on trenuje. No to Husyk to jest taka osoba, która niesamowicie po prostu pomaga kraju, tak? Pomaga tym żołnierzom z osobistych pieniędzy. I to jest taka postać wybitna, która po prostu zaraz podniesie tą flagę Ukrainy i też głośno o tym będzie mówił na cały świat, że trzeba zastopować to i tak dalej. Także tutaj no, po prostu nie ma wątpliwości żadnej u mnie, że on podjął tą walkę, to wyzwanie. Tym bardziej, że jak mówili, że o, wyjeżdża tam nielegalnie, on ma trójkę dzieci, a oficjalnie jak masz trójkę dzieci, to ty oficjalnie możesz przekroczyć granicę. Czyli on nie uciekał z kraju, nic. Jakby normalni żołnierze, jak tak jak powiedziałeś, mówili mu, chłopie, jedź, wygrywaj, osiągaj trofea dla kraju i tak dalej. Czyli żadnych wątpliwości nie było na temat Aleksandra Usyka. To, co mówisz, hejterzy, no to zawsze będą ludzie, którzy tam siedzą na kanapie. Sam nigdy nie uwierzę, że żołnierz jakiś tam z taki poważny będzie siedział tam i pisał, że Usyk, ty jesteś tam, wyjechałeś, nie pomagasz. Oni na odwrót, ci żołnierze mówią tak, że nie przeszkadzajcie nam, wy, ty cywilni ludzie, którzy wy nie znacie się na tym. Lepiej tam idźcie wolontariuszy, jako coś tam pomagacie, ale brać karabin, to po prostu tobie to nikt nie da. Ja oglądałem wywiad jego żony, Jekateriny Usyk. Ona w ogóle powiedziała, że on tak poszedł do, jak będzie, wojskomat, tak, po polsku, że poszedł do tego, w sensie do takiego oddziału, gdzie do wojska Obrowego? przyjmą.
Tak. Jego po prostu powiedzieli: Aleksander, idź, trenuj, co ty tutaj wiesz. Także to prawda, że mu powiedzieli, że wyjeżdża. Także ja absolutnie go wspieram i trzymam kciuki. I pomimo tego, że to taka dla niego odpowiedzialność duża, no to jeszcze my zobaczymy wszyscy ciekawy boks, tak? Bo to jest rewanż, na którym rzeczywiście można będzie fajnie zobaczyć widowisko. Jestem ciekaw, jak teraz na przykład Joshua będzie walczył, bo to też będzie też zależało od niego, tak? Usyk to taki pięściarz, który może się dostosować tak naprawdę i moim zdaniem w pierwszej walce Usyk był gotowy na innego Joshua, na tego Joshua, który mniej więcej taki jak Chisora pójdzie do przodu, ale bardziej technicznie niż Chisora, tak? Natomiast okazało się, że Joshua tak trochę się obawiał, widać, że było mu ciężko się dostosować. Zobaczymy, jak teraz nowy trener, nowy team, ale jak tak jak też rozmawialiśmy, że nowy trener nigdy nie pracował z heavyweightem, tak, to też jest bardzo ważne. Czy pójdzie w bitkę z Aleksandrem taką ślepą, no to też może być gorszy dla niego, tak, bo Aleksander może, jak wszyscy mówią, tam nie bije mocno, ale ja w to nie wierzę. To jest już taka super ciężka waga, heavyweight i celny cios, celny przede wszystkim, tutaj może zrobić robotę. Więc ciekawa walka. Nawet ci nie powiem, oczywiście kibicuję Aleksandrowi, bo no, nie wierzyłem w jego wygraną w pierwszej walce, tak? Bo myślałem, że to no, absolutnie niemożliwe, że z cruiserweightu pięściarz tak rozbierze po prostu Joshua, tak? Po prostu rozebrał go, jak nie wiem, do szkoły tego Joshua wziął, ale tak naprawdę zobaczymy drugą walkę, jestem ciekaw. Wczoraj budzę się rano i już dostaję wiadomości od swojego polskiego promotora Andrzeja Wasilewskiego, że o, Fiodor, tutaj prawdopodobnie Broner się wycofuje, dowiedz się szybko tam ze swoich kanałów, czy w ogóle tam gala się odbędzie. Ja od razu zacząłem 8 rano dzwonić do trenera, bo on tam akurat też w organizacji tam się zajmuje, więc tam zna się na tym. On mi tak od razu: Fiodor, spokojnie, co ty się denerwujesz? Pomimo Bronera, to jeszcze dwie walki o Mistrzostwo Świata będzie, więc zapełnią tą kartę. Wszystko w porządku, tutaj zostało już parę dni. Nie martw się, chłopie, widzimy się na treningu wieczorem. No ja od razu ucieszyłem się, uspokoiłem się, ale tak jak powiedziałeś, chwila zwątpienia, myślę, no co za pech. Już takie w głowie myślę, no jak to może być, nie? Przygotowanie, ostatnia prosta, wtedy tak samo było, tam zostało 10 dni do walki, już wszystko, wiesz, ostatnia prosta. I tutaj nagle, no tak jak powiedziałeś, byłem zaskoczony bardzo.